Cmentarz garnizonowy w Toruniu. Jeden z najstarszych cmentarzy. Mieście. Tu spoczywają przeważnie zasłużeni mieszkańcy miasta Torunia, a także żołnierze polegli na różnych frontach. Tu między innymi dzisiaj była delegacja miasta oraz kompania honorowa Wojska Polskiego na grobach żołnierzy z lat 1920 z wojny polsko-bolszewickiej. Tu spoczywają także żołnierze, którzy zginęli podczas II wojny światowej. No a także nie ma co ukrywać, jak tu widzimy, żołnierze rosyjscy. Są tu też wiele współczesnych grobów, przeważnie rodzin wojskowych oraz zasłużonych mieszkańców miasta. Drugim takim cmentarzem, gdzie spoczywają znani ludzie Torunia, to jest cmentarz świętego Jerzego na ulicy Gałczyńskiego. Dochodzimy teraz do kwater żołnierzy poległych podczas wojny bolszewickiej, którzy zginęli niedaleko Torunia, niedaleko Golubia czy Brodnicy. W Brodnicy też znajduje się cmentarz poległych w czasie II wojny światowej. Tu spoczywają młodzi chłopcy.
Wszyscy polegli w 1920 roku. Przeważnie w październiku. Także i w listopadzie. Tu widzimy już starsze pomniki zmarłych mieszkańców miasta. Napisy już bardzo niewidoczne. Proszą tylko o odnowienie pomników. Niektóre są zadbane, mają jeszcze rodziny, przychodzą, sprzątają, stawiają kwiaty, zapalają znicze. A niektóre już niestety, już zapomniane. Zapomniane jak i ten. Znicz już dawno wypalony. Na tym zniczu nikt nie postawił. Na tym grobie nawet nikt nie postawił zniczy. Miała roczek jak zmarła. Nawet nie. Anna Barbara Czerenkow, jakieś rodziny rosyjskie, którzy tu mieszkali. Spoczywają tu też dzieci małe. Panorama Torunia. To parę minut temu odbywała się uroczystość patriotyczna. Składali kwiaty przedstawiciele zakładów pracy Urzędu Miasta. Grała orkiestra wojskowa. Zawsze co roku, tutaj 11 listopada, odbywa się tu taka mała uroczystość.
ku czci poległych w różnych wojnach. Którzy walczyli o wyzwolenie Polski.